Siemanka, jestem Lucek, to jest GTA Online. Raczej na singlu będziemy testować pojazdy z GTA Online. To jest Deluxo. Zobaczcie, jak ten motherfucker sobie wygląda. Kojarzycie? Powrót do przyszłości. Serię filmów. Możemy ten samochód stuningować w salonie tuningowym normalnie. Poprawię sobie tylko kamerkę. O. I ma tam parę opcji, bo już sprawdziłem, bo jest strasznie ciekawy. Najpierw sobie sprawdzimy, jak ten samochód jeździ. Tak, otwierają się pięknie drzwi do góry. Jeśli chodzi o samą jazdę, samoprowadzenie i przyspieszenie, no dziwnie się tym jeździ. Bardzo skrętny samochodzik, wolny, taki niezbyt szybki. No, właściwie bardzo wolny, bym powiedział nawet. Nie ma w nim nic takiego nadzwyczajnego, jeśli chodzi o zwykłe auto takie jeżdżące po asfalcie. A mówię o tym dlatego, bo możemy nacisnąć na padzie A albo na klawiaturze X i robi nam się coś takiego. O kurde! I to jest już w tym samochodzie zawarte w momencie, kiedy go kupimy. Nie musimy do niego nic dodatkowo instalować, od razu mamy w aucie coś takiego. Moi drodzy, zaraz tunigujemy sobie go w warsztacie tuningowym. Zobaczmy, jak teraz śmiga. No teraz znacznie szybciej z tym dopalaczem. I mamy w grze chyba pierwszy poduszkowiec, przynajmniej tak on się zachowuje. nie wiem czy to działa jak poduszkowiec, ale zobaczcie, tutaj mamy takie jakieś wyziewy od spodu, tak jakby od kół, od tarcz hamulcowych, mamy jakieś takie wyziewy dziwne i to niby ten. Dodatkowo, jeśli... no, możemy bardzo szybko nim jechać, zobaczymy, czy coś na prędkościomierzu będzie widać. Coś tam widać. Czekajcie, jak schowałem, coś się tam zmieni? Nie, nic tam się nie zmienia w interfejsie. Czy w desce rozdzielczej może. Nic tam się nie pokazuje dodatkowo. Ale tym samochodem możemy nie tylko sunąć po przylądzie, można tak powiedzieć. Możemy też podlecieć w kosmosa. Poważnie. A wiecie, co jest lepsze? Możemy zawisnąć w powietrzu. I być sobie w tym powietrzu. Tyle, ile chcemy. Troszeczkę samochód opada z czasem, ale ogólnie tak. Może sobie zawisnąć w powietrzu dużo lepiej niż śmigłowiec. Dodatkowo pewnie będziemy mogli do niego zainstalować jakieś rakiety albo coś, ale to dopiero w online, jak sobie tam kupimy odpowiednie warsztaty i tak dalej, i tak dalej. Natomiast teraz możemy nim bez problemu udać się... nie, no, Maze Bank i wylądować na nim gładziutko. To nie jest tak jak opresor, że wylądowanie na Maze Banku opresorem to jest wyzwanie. Tym pojazdem to nie jest wcale wyzwanie. Po prostu sobie tutaj pięknie wlatujemy. Cyk i cyk. Wyłączamy. Tak, możemy sobie włączyć z powrotem. Możemy sobie na balon. W online nie mamy tego balonu, nie? Widzicie, że te skrzydełka wysuwają się w momencie, kiedy jesteśmy już wysoko w powietrzu, jeśli jesteśmy przy ziemi, to te skrzydełka się chowają, natomiast dalej możemy sobie lewitować. I bardzo fajnie się tym lewituje. Okazuje się, że ten samochód jest szybszy lewitując, niż jakbyśmy mieli nim jeździć normalnie na kołach. Tak, tutaj mamy na przykład jakiś obiekt, o, on akurat jest normalnym obiektem, to nie jest tekstura, więc widzicie, te skrzydełka się chowają. Możemy sobie tutaj bez problemu samochodem wylądować. No wygląda to dziwnie. Oh my god, czekajcie, muszę to nagrać, nie? O ja. To się nagrywa? Dobra. Nie powiodło się zapisanie klipu, nieważne. Ale beka jest w cichu. Ja już jak zobaczyłem to na zwiastunie, to myślałem sobie, no masakra. Mamy swobodne spadanie i cyk. Włączamy lewitację. Oh shit! No i niestety Deluxo się potłukło, czyli jak włączymy, wiecie, lewitowanie podczas spadania, to niestety za dużo nie zrobimy chyba z tym pojazdem, albo można później jakoś tam manipulować, nie wiem, no ja teraz włączyłem i po prostu padłem. No ale chodźmy sobie do salonu tuningowego, a ciekawe, czy mogę do niego wlecieć sobie tak lewitując, co się stanie, czy będę w warsztacie też lewitował, czy też nie? Kurde, tutaj ten ziomek w Los Santos Customs zobaczy tą furę i pomyśli sobie, what the fuck, co to tutaj przyleciało? A to Deluxo, czyli DeLorean z powrotu do przeszłości, przyszłości. Dobra, spróbujmy. A nie, zmienił się na ten normalny tryb, a już myślałem.
No dobra, ale parę opcji tuningowych tutaj mamy, zobaczcie. Możemy sobie ulepszyć pancerz standardowo, hamulce, możemy silnik. Zobaczcie, silnik nam się dosyć mocno ulepszył. Możemy sobie wydechy zmienić. To są takie opcje, że tak powiem, z naszych czasów, które możemy sobie tutaj zrobić. Nic takiego chyba nadzwyczajnego tu zrobić z tym samochodem nie można. No troszeczkę tam wygląd się zmieni, no ale tyle, nie? Nic nadzwyczajnego w zasadzie. Reflektory. Tutaj moim zdaniem będą pasować neony. Zobaczymy, jak one będą wyglądały, jak będziemy w powietrzu gdzieś tam. I w nocy najlepiej, nie? Więc to. Tablica. O nie, czekajcie, lakierowanie. Weźmy sobie... Kurde, tutaj by pasował chrom. Nie, za zbyt taki kwadratowy ten samochód jest. Dajmy na biało. Dodatkowy kolor. Jest. Co oni wymyślili w tym GTA? Czy wy to widzicie? Ja nie mogę. Ja gram dużo w GTA, ale czegoś takiego nie widziałem. Jeszcze nigdy. Ojej, kiedyś był chyba taki cheat, czy jakaś modyfikacja, że można było lewitować jakimś samochodem, a to w Vice City, czy coś takiego? Nie kojarzę, coś takiego było chyba kiedyś. Ja się próbuję znaleźć też biały. Chyba przeleciałem to daleko. Na początku jest. Lodowa biel? Nie, to chyba była... Jakaś tam biel była, no. Czekajcie, tutaj też zmienimy na lodową, żeby było klasyczny. Nie, no była lodowa, jest git. Wykończenie tu jakieś mamy. A, to w środku możemy jeszcze sobie pomalować samochodzik. Pyk, progi. Spoiler. taki ten, nie? taki ten. Dajmy sobie taki. Mamy jeszcze inne do wyboru. Ok, skrzynia biegów. Tutaj niewiele nam się zmieni. Turbo też na niewiele się zmieni. A zobaczcie, że ten samochód ma bardzo słabe hamowanie według statystyk. Możemy zmienić sobie koła. Nie wiem, gdzie się znajdują te takie dopalacze, które odpychają nas od ziemi. Ale rzeczywiście koła można sobie zmienić. Czy można go obniżyć? Zaraz sprawdzimy. A, weźmy sobie pyk. Kuloodporne. Możemy dym spod opon czerwony dać. Szyby. I tyle, nie możemy samochodu obniżyć. Zobaczcie, on jest strasznie wysoko zawieszony, no nie? Przynajmniej tak wygląda w warsztacie. Tutaj też, nie będę mu strzelał... Wow, aha, okej. Okay. A, wiem czemu był tak zawieszony, bo ja ten tryb chyba włączony taki. Ale teraz też jest dosyć wysoko zawieszony. Czyli jak wyjechałem z salonu tuningowego, no to mi się od razu włączył ten tryb latania. No tutaj nie pokażę wam możliwości, wiecie, strzelania i tak dalej, tego pojazdu, no bo nie mam jak na singlu tego stuningować. Nie? Nie mam takich cheatów. No, ale tak, pewnie w online będzie można mu włożyć jeszcze jakieś tam rakiety, jeszcze jakieś tam inne bronie. Jeszcze jakby bomby były, to już w ogóle masakra. Ja i tak nie mogę uwierzyć, że mamy latający samochód i to wyglądający całkiem spoko w GTA, nawiązujący do Powrotu do Przeszłości, czyli filmu, który bardzo chyba każdy lubi, przynajmniej ja lubię. Jest to bardzo fajna seria zresztą. Chyba do niej powrócę ze względu na ten samochód w GTA bez kitu. I zobaczmy teraz, jak to jest z tym swobodnym spadaniem. Czy da się... Da się w powietrzu oczywiście... O, zróbmy sobie tego. Front flipa. Teraz znowu. O, i możemy sobie gładziutko wylądować. O, i teraz widać ten neon troszeczkę. Chodźmy może w jakieś ciemne miejsce. Tutaj niedaleko jest chyba tunel. Szybkie to jest. Właśnie, pokonywanie przeszkód. Musimy sprawdzić, jak będzie się pod górę jakąś tam jechać tym. Kurde, to jest taki jakby driftowóz albo coś. Nie mogę uwierzyć w to po prostu, no co to jest? Z neonem wygląda spoko, nie? Tylko wznoszenie jest takie trochę trudne, ale da się wznosić. I da się tym latać, to nie jest tak jak Ruiner 2000, że tylko gdzieś tam się wybijamy na chwilę, tylko rzeczywiście ten pojazd unosi się w powietrzu i możemy w tym powietrzu się zatrzymać, tak jakbyśmy normalnie hamowali, tak? Hamulcem. I sobie w tym powietrzu możemy wisieć. Oczywiście, zobaczcie, pojazd tam troszeczkę opada, no nie? Ale niewiele. W zasadzie już widzę pomysły graczy, że na przykład jeden gracz wchodzi na maskę, drugi na dach, ostrzeliwanie dookoła z miniganów, a my się tylko delikatnie wznosimy do góry. No kurde. Moim zdaniem bardzo fajny pojazd do zabawy może być w GTA. I pewnie będzie miał taką siłę ognia jak opresor.
jeśli chodzi o rakiety. Ciekawe, czy będzie miał skończone, bo widziałem na zwiastunie, że ma rakiety, ale jak to dokładnie, co to było? Jak to dokładnie będzie działać i wyglądać, to nie mam pojęcia, no bo to będzie trzeba dopiero sprawdzić na online. Nie wiem, ile to będzie kosztować, ale szacuję, że gdzieś koło 4 milionów. Zresztą pewnie już się pojawił on. Nawet nie sprawdzałem, bo od razu wbiłem na Singa zobaczyć te wszystkie pojazdy, masakra. Tutaj takie deluxe są. Byłem strasznie go ciekawy. Pyk. Także jeśli chodzi o podjeżdżanie pod góry, no musimy chyba pod górę Chilat podlecieć. To możemy sobie dolecieć, o! Przelecieć nad wodą, nad rzekami, kurde. Nie musimy się przejmować jakimiś tam, wiecie, jakiś śmigłowiec i samochód w jednym. No masakra, kurde! No, nie jest to szybki pojazd, tak? Widzicie, że jeśli byśmy wzięli śmigłowiec, to chyba śmigłowiec... O, cholera wie, kurde, tak jak teraz patrzę, ciężko to określić. Chyba mi się popsuło jedno skrzydełko, albo nie. Ha! Jak jedziemy prosto, to chyba te skrzydełka się jakby chowają, czy coś? Nie, one się tak... Raz się wysuwają mniej, raz więcej. Ciekawe, od czego to zależy. Ale można go jeszcze stuningować chubanego. No nic, pewnie jest tam jakiś limit wzniosu takiego, jak lecimy sobie przy ziemi. Ale z drugiej strony możemy tak latać nim, więc nawet jak tam będziemy gdzieś spadać z Montchilla, jak będziemy się tam wspinać po tej wielkiej górze tym samochodem w trybie lewitowania, no to i tak możemy sobie w każdej chwili odlecieć gdzieś tam w prawo czy w lewo, nie ma żadnego problemu. Ale jeśli chodzi o same wspinanie się tym samochodem... O właśnie, musimy sprawdzić jeszcze jedną rzecz. Czy to będzie się unosić nad wodą? No nie? No to jest dosyć takie istotne. Tak? Tutaj muszą się mu te chyba skrzydełka schować. Okej. Okay. Już zaczął tryb poduszko. Czyli mamy tak. Samolot, śmigłowiec, motorówkę w jednym. Bez kitu. Ja pierdzielę, przecież to jest masakra. To jest masakra. Wow, ale wznoszenie nie jest takie, ten, trzeba to wyczuć, nie? Nie jest takie proste. Inaczej samochód zachowuje się, jak jesteśmy już całkiem w powietrzu. Zobaczcie, możemy sobie nim tak mocno zawrócić. Inaczej zachowuje się, jak jesteśmy nim całkiem w powietrzu, a inaczej zachowuje się, jak jesteśmy nim tak przy ziemi. Przy ziemi zaczyna tak troszeczkę bardziej driftować, co jest trochę takie racjonalne, no bo schowały się te dodatkowe skrzydła, które pomagają w prowadzeniu. Obciera tam tym dołem, masakra. No niby z tyłu mamy te dopalacze dodatkowe, nie? Więc one nam pomagają, żeby się tu wspinać. Patrzcie, kurde. What? Pionowo pod górę, serio? Nie no, niektóre samochody dają radę tak podjechać, ale kurde. Kurde. To jest samochód rakietowy, który jednocześnie może cały czas być w powietrzu. Co oni wymyślili w tym GTA? No ja nie mogę uwierzyć do tej pory. Ej, musimy spróbować pod jakąś skałę, bo ja widzę, że on chyba będzie w stanie móc... Bo tutaj takie, no pionowe są, nie? On chyba będzie w stanie podjechać czy podlecieć, już nie wiem jak to mówić, pod pionową, pionowe zbocze. Tutaj na przykład mamy. Spróbujmy o tutaj się gdzieś ten... Znaczy to i tak nie ma większego znaczenia, no bo przecież możemy pokonać, wiecie, to wzniesienie... Tak? Po prostu wlatując na górę. Ale patrzcie. A tutaj już nie. Przesterowałem go. Już słabo. W ogóle, zobaczcie. A, wyłączył mu się ten tryb latania. Czemu? Wow, wow. Wow. O, nie zawsze mu się ten. No dobra, spróbujmy odwrócić. Co się nie da? Grwi pan. Damy radę. Dobra, spróbujmy jeszcze raz, z rozpędu, może coś to będzie. Wyłączył mi się, chyba jak jesteśmy do góry kołami, to wyłącza się ten tryb latania. Dosyć normalne, tak, bo w końcu te poduszki, nie wiem jak to nazwać, te dopalacze od spodu by nas dociskały do ziemi wtedy, nie? Więc dosyć logiczne, że to się wyłącza. Ale możemy podczas spadania włączyć sobie, tak? Ale dziwne to jest. Dobra, i nie podoba nam się na tej górze, nie ma problemu, możemy sobie stąd pojechać. Co do pancerza, no myślę, że tutaj jedna rakieta i po sprawie, bo wtedy uderzyliśmy o ziemię i od razu wybuchł, tak? Ale jak właśnie spadamy z góry w ten sposób, to musimy poczekać na moment, aż pojazd obróci się kołami do dołu i wtedy dopiero możemy włączyć tryb lewitowania czy też latania. Masakra! A właśnie, ciekawe, czy można na przykład podczas, gdy jesteśmy przy ziemi,
Patrzcie, on normalnie może sobie tutaj wisieć bez problemu. Wyobraźcie sobie teraz gracze na dachu, nie? Powoli się tak do góry wznosimy. Nie mogę się doczekać tych wszystkich pomysłów, na które wpadną ludzki czy na mini gracze. Wow, nie włączył mi się ten super tryb latający. Ale można się tym fajnie bawić, naprawdę. Ja pierdziel, co za bryka. Co się będzie działo w tym GTA? Teraz wyobraźcie sobie, będą latały motocykle, będą latały jakieś samochody z rakietami. Weź się gdzieśkolwiek, spróbuj poruszyć do dupy, nie? Potawię, kurczę. Nie ma jak. Dobrze, spróbujmy jeszcze jedną rzecz. Czy... A nie, zobaczcie, jak wysiadam z samochodu, to niestety on przestaje lewitować. Tak, włączymy ten tryb i wysiadamy i on przestaje lewitować. No ale hej, kurczę, tuning deluxo. Co o nim myślicie? Już się tam zaczyna trochę psuć, bo przed chwilą nie CJ, tylko... No... CJ? Nie CJ. Okej, okay, CJ. No, nasz czarnoskóry bohater. Niech będzie, że CJ. Powiedział, żeby tam próbował startować, czyli że coś tam z samochodem się już dzieje po tych wszystkich stłuczkach. Więc raczej pancerz jest w nim słaby. Podejrzewam, że jeden strzał ze snajpy wybuchowej i po sprawie będzie. Ale i tak jest to ciekawy pojazd, no. Moim zdaniem do zabawy warty kupna, chociaż nie róbcie tam jakichś szalonych zakupów od razu. Jeśli chodzi o te szarki, są strasznie drogie. Ale pyk. Jak... Ja nie mogę. No nic, zapraszam was na kolejny odcinek. Trzymajcie się, na razie. Pa, pa.